Cześć, tu Emma z Doktor Tusza. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o normach wydajności wkładu ISO oraz pokażę Wam przykłady procentowego zadruku stron. Na stronie drtusz.pl przy każdym wkładzie podana jest jego wydajność. To wzbudza Wasze pytania. Piszecie. Na stronie napisano, że czarny tusz wystarczy na 400 stron. A skończył się już po wydrukowaniu kilkudziesięciu czarno-białych zdjęć. Czy z moim tuszem jest wszystko ok? Żeby rozwiać wątpliwości zawarte w komentarzu, warto dowiedzieć się, czym jest wydajność liczona w stronach. Jest to łączna liczba stron, jakie możemy wydrukować za pomocą jednego wkładu drukującego. Oblicza się je za pomocą normy ISO. Normy te dotyczą wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, jednoznacznie definiując najważniejsze czynniki wpływające na wydajność. Dzięki temu wszyscy producenci drukarek obecnie mogą korzystać z jednej metodologii pomiarów wydajności wkładów drukujących. Średnie pokrycie strony w przypadku wydruku czarno-białego wynosi około 5%. Obliczenie procentowego zadruku kolorowego nie jest takie proste ze względu na różne proporcje zużycia kolorów. Jeśli strony drukowane przez nas mają większe pokrycie od średniego, powinniśmy oczekiwać mniejszej rzeczywistej wydajności niż podanej przy produkcie. Dzięki znajomości wydajności liczonej w stronach możemy podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące zakupu urządzenia drukującego, gdyż jak wiemy, wydatki nie kończą się na zakupie drukarki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek rozwiał Wasze wątpliwości dotyczące wydajności wkładów. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał.